Ej, są jakieś publiczne sesje, lol. Ktoś stworzył swoją firmę o nazwie Enter Company Name Here. Nowa trasa. Ach, ta ścieżka muzyczna. Aż bym kupił Bus Simulator 18 w Biedronce, edycja ekskluzywna z soundtrackiem, no nie? Biedronka Edition. I to takie na winyla. Jeszcze taka płyta z muzyką. O, albo na Spotify. Bus Simulator 18 playlist. Max Player usunął kierowcę Julia Howe z trasy Waga Ciężarowa z Siegwalden Lido. Super mnie trasa. Wkurzała. Julia? Julia mnie wkurzała. Może ona, wiesz, takie, wiesz... Suka jedna. Może ona takie, wiesz, sprawy podbiórkowe nie ogarniała dobrze. Może. Benedikt Hofer zna wszystkie odcinki Błyskawicznych Kotów, zna od podszewki zawód pirotechnika, śpiewa pod prysznic. O Maxie powinno być coś takiego, że chodzi do kibla ze słuchawkami na Discordzie. Ja bym takiego od razu zatrudnił, do CV-se to wpisz. Lubi szczać, żeby słyszeli go koledzy. O Jezu. Jarvis Bilger ma w ogrodzie staw z sumami, uwielbia grać w symulator busu, jest ekspertem w dziedzinie darmowego ważenia piwa. Uwielbia grać w symulator busu. Jesus. Lara Grabner zawsze wie, co słychać u kota sąsiada. Wierzę, że ziemia jest płaska. Lubi obserwować ptaki i długie spacery po plaży. Lubi obserwować długie spacery po plaży. No. Lubi obserwować ptaki. Zatrudniałbym. Tylko nie na posadę kierowcy. Kolejny odcinek urokiego ekipy, baby! Witamy was w Bus Simulator z Maxem i z Chuckenem. Hej, hej! Hej! Patrzcie, jaką ma ładny uśmiech. Rocket od Bunny Fryer. Czemu? Ładnie zacząłeś. Bo tak. A, bo tak. Tak profilaktycznie ci powiedział. No, I dzisiaj mamy, przynajmniej ja mam taką linię, że ja zaczynam od Agricultural i jak widzicie, tak. A wy jak? Ja zaczynam od Northspoke, czyli od Astra Town. Mm-hmm. Park, Astra Park. Park, przepraszam bardzo. A Chuckem? Nie wiem skąd on zaczyna. Old Town. Old Town. No i oczywiście wszyscy jedziemy różnymi liniami, także tutaj mam nadzieję, że tym razem wyjdzie nam, przynajmniej rokiemu wyjdzie w końcu ta trasa. Jezu, jaki korek. Dobra. Mam pierwszy. Ja już jadę, bo ja mam daleko. Ja też, ja mam akurat blisko. No i oczywiście staramy się tak pojechać, chyba że Chuckem znowu będzie nam tutaj robił minusowe punkty. Może, zastanowię się. I jedziemy tak, żeby uzyskać jak najlepszy wynik. O Jezu, jaki korek, na początek sam. Ciekawe, dlaczego wybrałem dla ciebie Old Town? Dzięki, jeszcze kurde najgorszy autobus mi dałeś. Sam Volt... sobie wybrałeś! Nie miałem innego do wyboru. Volt Town to ja ostatnio problemy miałem, Chuckenku. No. Fajnie. Ja postaram się na dziury nie patrzeć. Znaczy patrzeć na dziury i nie wjeżdżać, nie. W ogóle w tym Astra Park jest budynek, który się nazywa Grunwald. No jedź, głupia ciężarówko. Grunwald? Grunwald. No kurwa. Grunwald. No jedź! Jezu, zacząć linię od cukrownia. Masakra. Bo zaraz potrącę tą zasraną ciężarówkę, no kuźwa. Potrącę ciężarówkę! Jejże sztypie, Jesus! Jezu, ja myślałem, że w dziury wjechałem. Trudne sprawy, Chucken potrącił ciężarówkę. Dobra, pierwszy przystanek Maxa, uwaga! Ja jeszcze dalej. Nawet na pierwszy nie przyjechałem. Ja teraz muszę pamiętać, że mam 3 drzwi do otwierania. Jesus, 40 FPS-ów, nie czuję jakby to było 40. Jednorazowy, normalny, 1. 2, 80. Jeden. Ten moment, gdy OBS Babcia nagrywa w 60, a w grze mam ścinki. Też tak mam. Też 2,80 reszty, proszę bardzo. O fuck, dziura. Dobra, jednak nie. Nie, jednak nie. Znaczy, dziury jedziemy. Ci nie zalicza, jak nie masz nikogo w tym. Dokładnie. A, w busie. A, to gitara. No. Póki nie zacząłeś linii, to nie masz odejmowanych punktów. To sobie będę jechał jak chcę. Tak, teraz możesz zapierdzielać. I mogę walić w te? Mogę. Nie, też będziesz miał te punkty karne. Fuck. Tak czy siak. Znaczy kasa będzie, no. O to chodzi. Kasa będziesz... Minusową kasę będziesz kasa, mi nabijał. Kasa będziesz minusową kasę.
Wiem, polski, perfekt. Wiem. Nie znałem polskiego, wiem. Dobra, drugi przystaneczek. Ty, jakie mam ścinki, bo to pa. Czego tu? Jaki bilet? Jednorazowy. What the fuck? Samochód się zrespił znikąd, ej. Prawie w niego uderzyłem, no autentycznie, po mojej lewej. Dobra, zaczynam co prawda. I teraz muszę czekać w korku. Po co mi taki gówniany teren wziąłeś? Bo jestem szefem tej firmy i ci przydzieliłem, dobra. Proszę nie marudzić. Gówniany z ciebie szef. Ja ostatnio zaczynałem z tamtą, teraz ty. Autentycznie, tym razem mam mniej FPS-ów. Pasażer zbyt głośno słucha muzyki, muszę cię kurczę zatrzymać teraz. Który to? Ej, Max, włączyłeś bilety, bo nikt ode mnie nie kupił. Tak, włączyłem. U mnie kupują. Dobra, stoimy na środku, teraz się spóźnię, cholera jasna. Dobra, mi się znowu bus popsuje, to się zabije. Nie, nie, to ty go popsułeś, a nie, że on ci się popsuł. To. Możecie jechać, typy. No. Boże, ja źle pojechałem. Jaki ten Old Town jest zjebany. Starczy patrzeć na mapę. Przecież masz GPS-a, what the hell? Ten kurde, napis tego, przystanku mi zasłania GPS-a. Jezu, samochody się pojawiają znikąd, Max. One się respią po prostu przed oczami. Stoję w korku, omijam was wszystkich. Ziomi z drogi, śmieciu. Nie mam wpływu na to, że się pojawiają samochody. No tak, ale jeszcze przy okazji takie laksy są, jak się oni respią. Ja nie wiem, u mnie jest fajnie. Z samochodu słyszę ostro muzykę, lol. Czemu te Astra jest... czy puste, to nie ma w ogóle samochodów. Mogę wziąć święto. O, u mnie wiesz, ile jest samochodów? Wszyscy chyba tutaj przyjechali specjalnie. Ja nie mogę wziąć święta, święto się samo robi. No tak. Proszę wypierdzielać. Czemu stoisz? Jedź, proszę cię. Max, ty mi chyba wszystkie samochody... Ja tobie zabrałem wszystkie samochody. Myślisz? No. W końcu. Reszta 3,80, dobra. No i jadę do Seapalda. Teraz sprawdzę szybko bilety. Cyk, cyk, cyk. No kuźwa, znowu korek zasra... Ja pierdzielę! Won... mi z drogi gnoju! Jedź! Pracy kierowcy, czekaj. Po co mi dałeś to cholerny Old Town? Żebyś się denerwował, spoko, Max też będzie tam. Wjadę w ciebie, chamie jeden. Przecież ja już tam zaprzydałem, ej, what the hell. No niech też poczuje ten ból, tak? No. Czemu ja, nie Rocky? No bo teraz akurat twoja kolej. Jej. Później. Mam 9 minut na dojazd na przystanek? O Jezus Maria. A tak. Ci zasiałem 30 sekund. Proszę we mnie nie wjeżdżać, dziękuję. Ja mam pierwszeństwo nie tutaj. Nie zdążę. Ciekawe, czy jakbyś nie z twojej winy miał wypadek, w sensie, że samochód by w ciebie wjechał, mimo że miałeś pierwszeństwo, to i tak miałbyś minusowe. Tak, przecież jak ja ciebie, w ciebie wjechałem, to miałeś minusowe. Ej, czy warto właśnie słuchać tych pasażerów, co tam mówią czasem? Nie, to jest takie po prostu, nie wiem, easter egg. Jak blisko gościa stanąłem, no jedź. Mam 10 sekund, a to mi samochód stoi na przystanku i trąbię w niego i on mi opóźnia. Ej, nie, stoi idealnie w czas. Samochód? No. Idealne wyczucie czasu, idealna pozycja zatrzymania. Mi się wydaje, że to idealny czas to masz do minuty opóźnienia, tak mi się wydaje. Później już masz jako spóźnienie. Ej, autentyko, już nikt więcej nie wsiada, nie chce biletów. Okej, okay, zaczyna się ruch robić, chociaż nie, na rondzie jest jedź. Mało. Pociąg jedzie, ale jaja. Fajnie. Dobra, Maksiu teraz wjeżdża na autostradkę. Uhuhu. A już na wsi jestem. Ludzie, trzymajcie się. Trzymajcie się za portki. Pieprzcie się, jadę pierwszy. Walić to. Pieprzcie się. O. Za kierowcę. Kogo ja zatrudniłem? Utopa. Co? Uderzono w próg zwalniający, a ja przecież tak wolniutko przejechałem. Czerwone światło, wow, fajnie. Pierwszy błąd popełniłem. Czemu nagle hamowanie? What the fuck? No! Już też masz punkty zła, Max? No, przez przypadek zrobiłem nagłe hamowanie. Bo to nie GTA, bro. Jakie dobra. Fajne lasy. I w ogóle nie miałem zapalonych świateł i mi narzekali. W sensie na zapalonych świateł w ale, autobusie. W no ale to chyba nic nie daje. No nie, ale pasażerowie narzekali. No i co z tego? No nie wiem, no. Ja chcę, żeby nie narzekali, żeby było im fajnie, no to im zapaliłem. Ale... Babka mi mówi, że nigdy więcej nie będzie szła na piechotę, ponieważ komunikacja miejska jest fajna. No widzisz! No.
jak jesteś ja do fajny. Starego Tartaku powoli dojeżdżam. Boże, jak wolno się jedzie. Ja jadę z stówą na autostradzie w tym momencie. A ja mam pod górkę, 27 km na godzinę. Ej, no stary się spóźnię, tylko przez to. Ej, co jest o, najlepsze, że jak mam wyłączoną blokadę, to zwalnia mi, a jak mam włączoną blokadę, to mi przyspiesza do stówy. Tak. Zgubię. Czemu to dobra. Nie jest GTA, że można jechać na czerwone idealne świetle? Wyczucie czasu, idealna pozycja zatrzymania. Możesz jechać na czerwone świetle, ale dostaniesz karę wtedy. To wtedy o Jezu, a w sumie to nie są moje pieniądze. Bilet to ktoś chce. No kurna jechać! Tym razem będę próbował jechać przepisowo pomimo faktu, że już walnąłem dwa auta. O kurczę, no to już raczej pobite gary, co nie? Czy ja wiem, tam 3000 jesteś na minusie teraz? Jesus! Dziękujemy, Szakenku. Nie ma sprawy. Dziękujemy. Przynajmniej dobra, może wierzę. My z Maxem odrobimy. Może no chyba, ciężko. Że te dziury. Chyba, że te dziury. Nie, dziury akurat dużo nie dają. To jest tylko tak naprawdę do oceny, a nie do... O, wjechanie w dziurę. To cię tylko opinię zabiera, to nie zabiera. Jezu, ja miałem ogranicznik włączony, ja zapierdzielam jak knur. Dobra, tutaj rondo, to jest rondo? Ale ja mam pierwszeństwo, dobrze. Muszę zjechać? Jednorazowy, normalny. Tak. Czy ja dobrze pojechałem? Tak, dobrze pojechałem. Jezus Maria, prawie się zgubiłem. Dobra. Boże, zatrzymałem się, wiesz w jakim czasie, Max? 000. Ja mam jeszcze... Jezu, ja będę musiał czekać na przystanku 5 minut. Będę musiał 5 minut czekać na przystanku. Pasażer zostawił walichę, czajcie? To bierz ją i oddaj mu. Wziąłem. Dobra, ludzi już tam nie ma. Bilety szybko. O, Jesus. Musisz go gonić. Gonić go muszę? Nie. Tak, jak on wysiadł i zostawił walizkę, to bierzesz walizkę i biegniesz za nim, żeby mu oddać. Wtedy masz plus. To się zgłosi. Ja nie będę opóźnienia sobie robił. No ale wtedy miałbyś plus do swojej jaki rangi, plus? Że powiem. Chyba do twojej. Do swojej, bo to jest twój przejazd. To dojadę do niego. No, a nawet mnie nie wyświetlę, który to pasażer. Powinna być strzałeczka nad nim. Nie, nie widzę. Tylko podniosłem yellow. Aha, o Jezu, Media Center 4,5 minuty. Ja pierdzielę, 4 minuty będę musiał tutaj czekać teraz. Oh ta? My god. Tak, to będzie najlepszy odcinek. Wy jesteście... Oh my god. Ty Max z Industrii. Ja jestem w Industrii. Powoli do ciebie czekam, jedzie. No, jakie przekroczenie prędkości? Dwa razy przekroczenie prędkości dostałem. Radary. Ej, autentyko, przecież ja wolno jechałem poniżej 50 na godzinę. Jak ja mam tutaj... Nie, no będę musiał czekać, serio. No to posprawdzaj bilety, czy połaś. No tak, w sumie. Max, ale ja mam... Zgubiłeś pasażera, który zostawił cenne przedmioty. Tak. Aha. No właśnie, no... No dobra, a za przekroczenie prędkości też jest ten? Hajs? Też. No tak. Bo to cię radar złapał, tak? Nie wiem co, po prostu, że przekroczyłem prędkość. Miałem poniżej 50 km na godzinę. Zobacz, Czakenik jest w Agricultural. Trzy za jakie to jest głupie czasem. Nie, jadę już do Astra. No właśnie widzę, że w kierunku Astra, tak. Se popatrzysz. No ja niestety muszę tutaj czekać. A Czakem do ciebie jedzie? Czakem w tym momencie w Agricultura. Kurtular jest. Kultural. Jeszcze ani razu się nie minęliśmy, lol. No nie, ale ja się będę z nim mijał, bo ja z Industry Zone właśnie do Agricultura jadę. No. Dokładnie tak. Dzień. Ominąłem dziury wjeżdżając na lewy pas. Czy na pas w drugą stronę. Trzy minuty czekania. A ja mam te, 2,50, a już jestem na rondzie. Senior. No to też trochę poczekasz na przystanku pewnie. Tak, ale coś sobie porobię. Skręt rąk jest najlepszy, nie? Jak tą kierownicą obraca, to się nadgarstki tylko wykręcają. O, zapałem jednego Gapowicza. Dobrze! Tak jest! Później w trzy kolejne samochody trafi. Pochwalasz go, że złapał Gapowicza, a trafił wcześniej w dwa samochody. Dobra, 2,20, ale korek. 30 Gapowiczów i nadrobię te pieniądze, które straciłem. Tak, dokładnie. A tu cały bus Gapowiczów. Kuźwa, prawie potraciłem pieszego. Jakaś wycieczka tubylców z Afryki Gównianej, no nie?
No. I oni nie wiedzą, co to bilety. O Jezus, jaki korek. Ja nie chcę tutaj czekać, no. Czy mogę sobie pominąć ten pas, Max? Jedźcie, puszczają nas. Jaki pas? Proszę was, no. O dobra, już jadą, nieważne. Co to, ej, czy lepszym pasem wszystkich pominąć? Tak, jesteś w tym, widzę, że jesteś w tym miejscu. Teoretycznie mógłbyś. O, ty fuck, ten samochód się pobujał. Ten samochód się zaciął na pół sekundy i po czym się wybujał. Dziwna jest. Kierowca wychodzi z autobusu, mam to gdzieś. Dzień dobry pani. Fajnie, auta się spawnują i nie mogę kuźwa ruszyć. No bez jej, one się spawnują. Ej, mogę wyjść na te schody? Pieprze to, mijam ich wszystkich, wymuszam pierwszeństwo. Ja nie widziałem na ścianę, to ale głupie, myślałem, że można wyjść. Walcie się, jadę pierwszy. To jest facet? Wymuszam pierwszeństwo. Nie, to kobieta. Czaken, jaki kierowca. Dobra. Minuta 20 jeszcze czekania. Ale nie dostałem za to minusa, co jest plusem. Co? Mam tyle? Nie dostałem za to minusa, co jest plusem. Idealne wyczucie czasu, czyli max faktycznie poniżej minuty. Tak, 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 tak. To jest taki. Ta to bariera, nie? Minuta. To jest ta bariera. A nie, nikt nie chce biletów. Dlaczego mi to zrobiło czas 9 minut do przystanku? No przecież kurczę. Ja w 2 minuty dojechałem. Plac Grenus. Wy skończycie, a jeszcze będę kuźwa czekał tutaj. Ej, autentyko, ja miałem minutę do tego, a teraz mam 2 minuty 20 sekund do placu Grenus, a to jest już akurat mało. Dziwny ten... Czy czas się nie dolicza? Jeżeli miałem troszkę minutę zapasu? Nie wiem, być może. Dobra, 30 sekund to już chyba mogę ruszać. Narodowy, studencki... Znaczy, ja już przy 50 na przystanku se stanąłem. Ale nie, mi chodzi o to, czy ja ruszyć mogę, bo ja cały czas stoję na przystanku i nie mogę wcześniej ruszyć, bo będzie minus, nie? Rozumiesz? Bo jest włączony przedwczesny wyjazd z przystanku. Na 10 sekund już nie, można. Nie rozumiem. Jeżeli ja przyjechałem na przystanek, gdzie miałem jeszcze 5 minut, no, to muszę czekać te 5 minut na przystanku, żeby nie odjechać wcześniej. Rozumiesz? To głupie. No. Właśnie tak powinno być, no przecież nie możesz przyjechać 5 minut wcześniej i odjechać, no bo przecież na rozkładzie musisz odjechać o odpowiedniej porze, prawda? Ale w rzeczywistości to tak nie działa. Działa! Działa. Przecież kierowcy muszą czekać na przystanku do tej godziny odjazdu. W komunikacji miejskiej? Nie, no jak... Oczywiście, że tak. No wiadomo, tam minuta, dwie to okej, dobra. No ale jak przyjadą, nie wiem, 5 minut wcześniej, to nie mogą odjechać, tak? To mogę sobie wolniej jechać i tak dalej, ale nie, że stoją na przystanku, bo to jest blokowanie dla innych kierowców. Nie, czasami stoją na przystanku. To ja nie kojarzę takich momentów. No ja tak miałem kilka razy, że czekał, powiedzmy na minutę czy dwie jeszcze czekał, żeby ten czas był odpowiedni. Dziwne. Jak się włączało cabin lights? 890. Proszę, zadowoleni? Zrzędzili mi tam, kurde, w środku. No tak, centrum badawcze z Zellermana. No też moim zdaniem nie powinni zrzędzić, bo jest dzień. W dzień się nie powinno włączać świateł. No. Zaraz się będziecie mijać. Wiem. Może ja nawet dojadę do was. Może tak być. Ciężarówka mnie omija. Co ominęła ten... Panie, no jedź! A nie, bo nie masz pierwszeństwa, dobra. Oh no, czekaj, już tu wjeżdża. Jedź! Chcę tu uciekać. Ja se z trzeciej osobówki koło pojeżdżę. Koło autobusu uderzyło w krawężnik, thanks. Ja będę cię zaraz tutaj mijał. Poczekaj, gdzie ja muszę... A, ja muszę jechać dalej, dobra. Czy ty będziesz po mojej lewej stronie? No i ja autentyko miałem... Jak stanąłem na przystanku, miałem 50 sekund, a teraz mam minutę 20 i jestem jeszcze tak daleko. To jest głupi czas. Czekaj za mną zaraz. Uciekaj, Max! Uciekaj. O Jezu, mam opóźnienie. Dzień studencki. O, kto to jest? Czy to jesteś ty, Czakem? Tak, to ty! Daruję ci. Hej! Chociaż byś odtrąbił, a nie. Czy ty, Max, będziesz na autostradę wjeżdżał? Odtrąbiłem ci. Nie słyszałem. No kolejny na przystanku stoi. No ty masz ciężką trasę, widzę, Roki.
Samochód tarasujący drogę opuścił już zatokę autobusową. A to jest najlepsze, że oni stoją bez powodu. Nie no, sobie na przykład, nie wiem... O Jezu, wydałem za dużo reszty. Fuck off, zagadałem. U mnie... Wiesz, ile jest u mnie osób w busie? Ile? Dwie. A u mnie trzy, cztery. Czekajcie, się spieszę. Nikt nie wysiadł, nikt nie wsiadł. Czaisz, Max? Naprawdę? Astra Park. To nieźle. Kiepski ruch! Walnąłem w auto znowu, sorry. Oh my god. Spieszę się, no. Oh my god. Zrobiłem coś, za co powinienem dostać mandat. Jechałem po samym środku trasy, ominąłem trzy auta. To nie jest przewinienie. Ominę sobie też barierkę, jadąc przeciwnym pasem. Idealny zakręt to był. Dobra, jednak się z Czakenkiem ominęliśmy. Znaczy miałem szczęście, bo on akurat na przystanku stał. Widzisz prawidłowo. Nie jechał. Tak, nie jechał. Nie poruszał się, więc... A ty z tego Astra gdzie jeszcze będziesz jechał? Na Wiochę? Nie. Do Industrial. Do Industrial, to może się miniemy. Idealne wyczucie czasu, idealna pozycja. Jest szansa, że się miniemy. Dzień studencki, jeden... To nie rób niczego głupiego. Ja? Gwałtownych skrętów... No tak, ty. Żadnych gwałtownych skrętów w moją stronę. Tak, ty! Ja? Nie wiem, co ci tam w głowie siedzi. Ja nie wiem, co ci tam w głowie siedzi czasami, no. U Jezu! Jakie drzwi? A, dziura, no. Co? Dobra. Już myślałem, że coś się znowu popsuło, bo ja zamknąłem drzwi, a tu. No czasami pasażerowie stoją w drzwiach i nie możesz ich zamknąć. No to głupi musisz ludzie. Ich zbesztać. Musisz, no, głupi. Musisz ich zbesztać, żeby odeszli. Mam 9,5 minuty. Oho! Witam, bo autostradą będziesz jechał. Ta, do tego, do Industrii, no, dopiero tam. Tak, 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 to będziesz... To się nie miniemy jednak. A ty gdzie już jesteś? Ja jestem w Agricultural. To może jeszcze z Chuckenem się tam spotkam. Może ja cię spotkam, Rok, już. Oh no, nie chcesz tego, Roki. Na tydzień? O Jezu, dobra, studencki, okej. Okay. Typek próbuje mnie wyprzedzić, no nie? Typie, jak jesteś za szybki. Jestem za szybki i nie mógł zjechać na ten. Tak, też tak miałem. Czy ty, Czakem, coś spartoliłeś znowu? Tyle mam. Może. Dwóch, babcia? Dawaj bilet. Może. Śmieci. Jestem na rondzie. Okej. Okay. Na rondzie. Tak, wróciłem. O, tu na środku ronda się zatrzymuje, bo pasażer głośno słucha muzyki. Nie musisz się zatrzymywać. Zatrzymaj. Olać. Aha, spoko. Jakiś typek biznesowy, no nie? Zero kultury ma... No. Jeszcze żadnego Gapowicza też nie miałem. Też nie. Ja w ogóle biltów nie sprawdzam tak naprawdę. Bo nie mam kogo, mam czterech pasażerów, kuźwa, no co? To mało zarobimy. Znaczy ty zarobisz. Bardzo mało. Dobra, autostrada to odpalam, kurczę, wiesz co. Znaczy właśnie to jest pytanie, czy ty... Bo to zależy od osiągów autobusu, bo to jest coś takiego, że jak... jest ograniczenie... Na autostradzie jest ograniczenie do chyba 90 tutaj w tej grze. A jeżeli autobus ma powiedzmy maksymalną prędkość... chyba powiedzmy tam ja 80. 85. Tak, to jak będziesz miał zdjętą blokadę, to on będzie jechał wolniej, a jak zrobisz blokadę, to mimo tego, że ma ograniczenie, będzie jechał szybciej. Bez jaj. No. Jadę 100 na godzinę. Tak, dokładnie, z blokadą. Z tym wykrzyknikiem, no nie, przy mapie. Tak, no tak, z blokadą, z ograniczeniem, tak. Jadę 100 i nic się jeszcze nie dzieje, fotoradaru zero. A jak ją zniesiesz, wyłączysz, to będziesz jechał wolniej. Jest spoko. Już jestem prawie Lubię przy to. Tym, patrz gdzie już jestem. Nie mogę, bo właśnie wyjeżdżam z przystanku. Lubię się wpierdzielać na ten drugi spas, nie? Bo wtedy auto tamto... Nie, na ten poprawny, bo drugie auto się zatrzymuje. No nie, jechaliśmy na równi, a on się autentyko od razu zatrzymał. Aha. To nice. Dobra, już wjeżdżam do tego. Wrum. Czyli teraz tak, Chucken jedzie autostradą, ty jedziesz do Industry teraz, Rocky? No spójrz. Centrum Mediów Astra? To jest stare. Magiczny bus Corp. W co uderzyłem? O. W co uderzyłem? Serio, w barierki aż takie zacięte były? No bo nie wziąłeś pod uwagę tego, że jesteś długi. Jak paróweczka. Masz długiego autobusa. Jak paróweczka. Czy teraz ja... O Jezu, ja teraz na Old Town jadę. No! Naprawdę? Czy ja teraz mam Old Town? Ej, zaraz kończę trasę. Fuck, ja też. Ja teraz jadę w Old Town, no. Fuck, jak ja wjechałem tutaj.
Czemu ja ogranicznika nie wyłączyłem? Zaraz, to ja powinienem tędy, tak? Nie wiem. Nie, co ja zrobiłem, o Jezu! O, fuck, dziura! O Boże, rondo sobie przejadę jeszcze raz. Prosto, 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 tak jest! Maxes rondo jeszcze raz przejeżdżam. Jak lubisz. O Jezus, radar mnie złapał, no. Aż mnie przestraszył. Ciekawe, kto nam najmniej ten... stracił, no nie? Paneltów. Dzień... No bo ty jeszcze w nic nie uderzyłeś, no nie? Uderzyć nie uderzyłem, ale teraz mnie złapał fotoradar, więc to jest tam jakiś minus pieniężny. Oh fuck. No dobra, magiczny był skorp. A ja teraz będę czekał 5 minut. Co? Pasażer mi mówi, że coś tu śmierdzi, what the fuck? O! Stoi mi na przystanku gnojek! Ale zaraz go strąbię, nie? Żul się zesikał. Bip, bip, kuźwa! Stoicie na przystanku żul i się zesikał? Nie, stoi chodzi mi o to, że ktoś znaczy mówił, że... Ktoś mi tam mówił, to... że śmierdzi ten... Drodzy pasażerowie, teraz posiedzicie sobie tu w busie 4 minuty grzecznie. A ja idę na miasto! No w industrii, na miasto. Ja sobie popatrzę, co wy robicie. A ty, Max, wysiadłeś z busa. Tak, jest Gapowicz, patrz jak wykrakałem. Jest! Czekam w Astroparku, ja to się znowu z nikim nie spotkałem. Co, przecież jechałem wolno, halo. Uderzono w próg zwalniający. O. Typy. To trzeba w ile ci, trzeba Max, jeszcze przystanków wolno zostało? Nie wiem, chyba jeden albo dwa. No mi zostało teraz, co wjeżdżam, ale jeszcze 3 minuty. Port, centrum dystrybucji i ostatni Aleja Shipwrighta. I co, i do garażu potem jedziemy, czy na tym kończymy trasę? Nie, no trasa się automatycznie chyba skończy, mi się wydaje. A, no to dobra, to kto pierwszy, to ogółem pierwszy. Czy nie, pewnie... znaczy nie ten, kto pierwszy skończy, to wygra, liczą się po prostu... No przecież w ostatnim odcinku tak graliśmy. Nie, graliśmy na to, kto będzie miał wynik, a nie, że kto pierwszy nie skończy linię. No tak, graliśmy, no. No bo linie nie są takie same, no więc tutaj ktoś może mieć na przykład lepiej, a ktoś może mieć gorzej, bo ma dłuższą linię, a ktoś ma krótszą na przykład. Ja się bawię teraz w wypłacanie hajsu z tego. Ale nie wypłacasz hajsu dla siebie. Ale klikam sobie, no nie? 2-2-2-2. Powinno tak być, że się wylatuje hajs i możesz sobie go ukraść dla siebie. 2 euro, 2 euro. Pyk, 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 pyk. Jeszcze 2 minuty muszę tu stać. Nie musisz, możesz wyjechać wcześniej. Ale chcę mieć idealny czas, żeby lepszy wynik. No. Jaki korek jest już za mną? O, jaki korek! To nie jest mój ostatni przystanek chyba. I lubię wchodzić w maski samochodu, bo to od razu popycha. Okej. Okay. No, niech ci dobry! Ej, fuu, co to za kierowcy? Co to za modele? Łe! Co ci się w nich nie podoba? Podchodzę do okien samochodów, a tam jakieś takie... postacie na czarno wyglądające jak jakieś tak z lat 90. jak ludzie tworzyli gry. Oj tam, oj tam. Czekasz. Ej, czy to był jakiś śmieć? Tak, ktoś zostawił tak śmiecia. Czyli ciebie. Ha, ha, ha. Jesteś bardzo funny. A nie, ja jeszcze muszę na wiochę jechać. Jest, dobra. Ja czekam, aż będę miał 30 sekund. Boże, ci ludzie na przystanku czekają na ten mój bus, który jest prawie na przystanku, no nie? To jest najlepsze. O, wjechałem na skrzyżowanie, oh my god. Czajcie? Jak wymusiłem, chamsko. Podjadę do nich trochę. Dobra, starczy. Nie tym pasem wjechałem, Boże Święty. Nie zdałbym prawa. Hej, wjechałem leciutko w ten... w wiatę? Znaczy, w sensie wysepkę? Już ludzie wsadzili. Teraz, żebym nie wjechał na autostradę, bo mam taką trasę podobną teraz. Kierunkowskaz był włączony przy jeździe... O Jezu, mam kierunkowskaz cały czas włączony, Jezus Maria, Max. Co wy ludzie robicie? Ogarnij się! Nie! Co? A nie, jak w Astratownie przecież kończę, ojejku. Jeszcze nie, wy mi tutaj wysiadajcie. No. Ja się mogę jeszcze z czakami. Boże, ja niechcący otworzyłem drzwi na jezdni, no nie, i ludzie zaczęli wysiadać. Miałem kiepska pozycję zatrzymania. Ale na jezdni? Dobra, wy mi tam. No? Znaczy tak jednym kołem na tym. Ja na autostradzie otworzyłem przez przypadek drzwi, więc. Dobra, a wy mi nie wsiadajcie.
koło autobusu uderzyło w krawężnik, zastawieni pasażerowie za wcześnie. Oh, oh fuck. Przez jeden głupi błąd spierdzieliłem już trasę. Dobra, jadę na kolejak. Jeszcze taki podwójny minus, ojej. Ja kumulacja. I tak już mam chyba 4000 na minusie, ale okej. 4000 to nie stanie tak źle. Wtedy miałeś ile? 17? Nie, 30. 30, a. Tak. Ale z tym, co my zarobiliśmy, to miałeś, to wyszło nam 17 chyba tysięcy na minusie. Nie, 10 tysięcy na minusie. Leica Pro! Ludzie proszą, żebym wolniej jechał. Jadę 85 km na godzinę. Wolniej! Nikt biletów nie kupuje, co jest grane? Kupcie bilet, kup pani bilet. Siema! O, ała. Dobra, nie kupiłaś biletu, to pewnie jedziesz na gapę, co nie? Nie, a ty? Nie, a ty? A ty? Dobrze, wszyscy macie bilety. Dobrze, dobrze, okej. Okay. O, mam sposób na brak pasażerów. Jaki? Jaki? Podjeżdżasz na jakiś durny przystanek, po prostu byle jaki? Tak? Tak. I zabierasz stamtąd ludzi. Nie. A co? Nic. Powiem wam później. Powiedz teraz, no. Czemu możesz teraz powiedzieć? Wjeżdżam w ludzi. I oni znikają. Masz 10 tysięcy chyba na minusie. Co? What? Jak wjeżdżasz w ludzi i znikają? No, jak rozjedziesz ludzia, to on znika. I dostajesz karę... No, daj tam karę. Ty nie przyjeżdżaj ludzi, ty zwariowałeś? Ale co, to jest moja praca. Wożenie pasażerów. Spoko. Ale nie na tamten świat, cholera jasna. I teraz na przykład tu se zatrzymam się. I teraz niech wysiedzę. Co ty robisz? Ja czekam. Co ty tam robisz? Aż zrobię F12 i wam zaraz wyślę po nagrywkach. No nie, psujesz mi renomę firmy na bak. O mój Boże! Ej, jak ja teraz wsiądę do busa? O. Przy ścianie zaparkowałeś, Gamoniu? Nie. Ale dobra, mam end, dobra. Wróć do garażu lub ciśnij end. A ty już skończyłeś! No. Czy ty wciąż... nimi do zajezdni biegałeś? Nie, ale gdybym mógł, to ja bym to zrobił. No nie, no bo inaczej bym nie mógł zakończyć trasy. No faktycznie. Okej. Okay. Czekaj, to ty? Gdzie? A, ja se stoję, bo mam ten... Cześć! Hej! Holy ja se stoję, bo mam, kurczę, czas na plusie. Dobu, trafiłem na Czakienka, że stoi. Holy shit! Mogę, dobra, jak nie. Chcesz, mogę w ciebie wjechać. Nie. Jak tam trasa? Don't do it. Ile ci max jeszcze zostało? Dobra, daruję ci. Jakbym ja do końca jechał w miarę poprawnie, to może bym przebił pana Max Player. Na pewno nie. Pana youtube.com/maxplayer. Na ile na minusie wyszedłem, ile na plusie? A ty już czekam. Ty na plusie chyba wyszedłeś. 6000 na plusie. Ouu, nie, 2000, bo pensje i konserwacja. Konserwacja. Czekaj, sprawdź statystyki. Zakończ jazdę. Ale nic dalej nie mów, ale nic potem nie mów. Niech co kurwa? Bobom! Dobra, ile ja będę miał? Zobaczymy. Co kurwa? Co się stało? Max, wejdź statystyki. Co kurwa? Poczekaj chwilę. Coś ty zrobił? 16 tysi, okej. Okay. O jaki? Poziomu jeszcze nie na... Co? Co? No wejdź statystyki. Jestem w statystykach. Zobacz na pieniądze. Oh my god! Zobacz na Rakiego. Oh. Ile na minusie. Oh my god. Widzisz Max statystyki za swoją jazdę, czeka na i moją? Ja widzę tylko za swoją jazdę. No to teraz wejdź sobie tam mapę, później statystyki. No w tym menu już swojej kariery. Klikasz w te... Co? Jak to się nazywa? To czerwone, niebieskie. Kliknij na to niebieskie za tym czerwonym niskim. What? Co? Czy ty jesteś w menu statystyk już czy nie? O dobra, już widzę, dobra. Oh my god.
Coś ty... Minus 84. Co ty zrobiłeś tutaj? Wjeżdżał w przechodniu, mówił ci. No, tak. Wypadki, 54. To Rocky. Ja miałem tylko chyba z 5 wypadków. Oh my god. Rocky, jesteś gównem. Wiem, że to jest sposób na brak pasażerów. Dziękujemy ci, naprawdę. Sprawdź teraz Steama, Max. O, mój Boże. Ja tym pięknym akcentem zakończę, bo to po prostu... Jeżeli jakiś szef tych ZTM-ów, MZK i tak dalej szuka obecnie kierowców, to ja jestem bardzo chętny, jestem kompetentny, przyjeżdżam na czas. Weź sobie zrób sobie screenshota i jako do CV sobie tak, to... Tak, do CV. Ale jako na obronę mogę powiedzieć to tylko tyle, że to jest gra komputerowa i że to tylko takie jaja. No. Nara.